Hollywood to jest tylko sen. Przykro mi, ale zaraz się obudzisz. Nie chcę. Tak, zawsze mi się gra. Wybacz, nie dajesz mi wyboru. W syndrom na zamknięcie laptopa jako zakończenie snu. Dzień za dniem, ten sam cholerny sufit. To samo cholerne życie. Mówili, że do 3 razy sztuka. Usnęli 3 kanał, niewiele mi zostało. Tylko ten laptop. Cholerny laptop. Ta lampka. I moc przyciągania obiektów. Mieliście kiedyś 3 FPS-y w saperze? Od 3 tygodni nie działa mi ekran. Wszystko robię na czuja. Pomoc głosowa Windowsa jeszcze działa, ale sami słyszycie, jak dobrze. Tak naprawdę to miesiąc temu zgubiłem baterię. Nie wiem po co ja go jeszcze tutaj w ogóle trzymał. Ej, ty Wojt, posłuchaj mnie. Tak. Jezus Maria, czy mnie już do końca odwaliło? Czy ja naprawdę widzę gościa w białym golfie na mojej szafie? Nie chłopcze, nie oszalałeś. Wiem, jest gruda. Twój ból przelewający się przez końce tego nieadekwatnego do dzisiejszych czasów urządzenia wezwał mnie na ziemski padł, abym ci pomógł. Tak, zdecydowanie mnie już zaczęło odwalać. A chyba jednak kombinowanie tych osuszaczy powietrza z internetu to nie był najlepszy pomysł. Spokój się, głupcze. To nie są żarty. Spójrz do góry. Nie są. Na tą górę. Co? Tam! Co? Tam się patrz! Kurde, tam się patrz! Jak ty wlazłeś do mojego mnie? Nie widzę ciebie! O nie! To ty nie widzisz mnie! Poszedł? Gdzie on jest? O kurde, nie bierz tej drabiny, nie? Dobra. Siu, nie ma go. Schodzę. Uszlak, szlak. A! Gdzie leś jest? Nie ma! Już się podział! Nie ma go! Wyszedł! Poszedł! Gdzie? Nie wiem! Halo! Ach, kurde. Chyba tam się miałem spojrzeć. Fucking maken. Dupę sraken. Kurde. Proszę! Dobra, znalazł, w końcu. Drabinę byś oddał, kurde. O, to są za lampki, kurde. Drabinę byś oddał, drabinę. Lampki. Dobra. Żyłem wiecznie. A nic nie może przecież wiecznie trwać. Poprze czasy tu zostanę. Czyż w sumie jestem nieśmiertelny? A Boże. Moi drodzy, poznaliście nowego bohatera, który być może jeszcze kiedyś powróci, być może nie. Disco Malarz, albo Bóstwo. Trudno trochę powiedzieć. Słuchajcie, mówiłem wam o pewnych zmianach i to być może jest taka pierwsza, wczesna faza budzenia się jakichś takich ukrytych pokładów, całkiem chorych pomysłów, które gdzieś tam kotują się w głowie, a w połączeniu z pomysłami ziemniaka tworzą jeszcze bardziej wybuchową mieszankę. Słuchajcie, filmik ten powstał, żeby powiedzieć wam i przekazać wam wieść o tym, że w moim życiu pojawił się nowy członek rodziny. Jest to ten laptop Asusa ROG G752. Ja go muszę odłożyć, bo on jest naprawdę ciężki. Słuchajcie, to jest naprawdę fajny laptop. Laptop stworzony do grania, do gamingu, którego ja otrzymałem i chciałbym jak najwięcej z tego wyciągnąć, żeby móc dla was stworzyć content. Po pierwsze, od razu chcę powiedzieć, co planuję, a potem pogadam troszeczkę o innej trochę rzeczy, żeby jakby nakreślić wam od razu, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie są 2 rzeczy zaplanowane na pewno, a raczej 3 na temat tego
notebooka. Notebooka, tak się mówi, laptopa DTR. DTR to jest teraz popularne określenie desktop replacement, czyli coś, co może z powodzeniem zastąpić nam komputer stacjonarny. I po moich doświadczeniach z tym laptopem i z grami i tym, jak one działają, zdecydowanie muszę się z tym zgodzić, ponieważ cóż, no, działa on naprawdę dobrze, przynajmniej w porównaniu do mojego komputera to może nawet troszeczkę lepiej, zależnie od warunków i sytuacji i tego na przykład na jakim ekranie gramy i jakich wyników FPS-owych oczekujemy. Słuchajcie, rzecz pierwsza, pojawi się recenzja tego laptopa. Druga rzecz, którą planuję, jest to seria poradników krok po kroku, w końcu teraz. Erze, kiedy let's playe odchodzą trochę do lamusa i zostają takie jeszcze stare wygi, które jeszcze te let's playe robią, ja stworzę poradnik, jak takie filmy z gier nagrywać. Teraz oczywiście robią się popularne montaże, robią się popularne jakieś takie funny moments i tak dalej, dlatego te tematy także omówię. Począwszy od tego, jak konfigurować gry, żeby to wszystko dobrze wyglądało, co jest najważniejsze, jaki wybrać program polecany przeze mnie, jakie specyfikacje komputera są najważniejsze w przypadku nagrywania, w końcu jak to nagrać, jak zająć się audio, jak to potem zmontować, jak to wyrenderować, a wrzucenie na YouTube to już będzie chyba taki ostateczny proces, no bo kto nie wie, jak wrzucać rzeczy na YouTube w dzisiejszych czasach, ale jeszcze jest kwestia tego, żeby to w miarę dobrze wrzucać i mieć jakieś pojęcie o tym, jak działa to wszystko na YouTubie. Wow! Trzecia rzecz, jaką planuję, to wykorzystać mobilność tego komputera. DTR-y pozwalają zabrać naszą stację roboczą, niezwykle potężną, ze sobą w Sinondal. Wyjechać do innego miasta, do innego kraju, totalnie za ocean, do Ameryki, co by było trochę bardziej problematyczne, ale i tak być może kiedyś by było w planach, fajnie by było. I na przykład wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jedziemy razem z ziemniakiem i jego laptopem Asusa, ponieważ on tutaj też jest w tej takiej naszej asusowej rodzince nowej. Jedziemy sobie na przykład gdzieś na weekend i robimy sobie LAN party, na przykład w Amsterdamie. Idziemy do tego miejsca, trochę sobie gramy w to, trochę sobie gramy w tamto i takie różne ciekawe rzeczy. To są plany, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie laptopa w przyszłych miesiącach. Przyznam, nigdy nie miałem dobrego laptopa. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem laptopów, ponieważ zawsze stwierdzałem, że są to rzeczy dla osób o konkretnych potrzebach. Potrzebach mobilności, ale z tym, co teraz zobaczyłem, to widzę, że naprawdę da się to pogodzić. 1070 w środku, która jest naprawdę praktycznie identyczna jak ta, którą się montuje w komputerach. I 7K 6700HQ, która jest naprawdę mocna i naprawdę porównywalna do i7 6700K, którą mam w komputerze. 16 GB RAM-u, tyle samo co mam ja. 512, nie terabajtów, nie. Gigabajtów SSD-ka mam tyle samo w moim komputerze, więc jak bardzo to się różni od tego, co mam, poza tym, że jest niezwykle fajne i mobilne. 75 Hz w ekranie, G-Sync. Mua, picobello. Ale o tym, co będzie z Asusem, będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości. Na razie troszeczkę o tym, co się tutaj dzisiaj narodziło. Disco, malarz, chory pomysł na cutscenkę. To są takie lekkie już przebłyski tego, co ja sobie ciekawie zwizualizowałem w głowie. Wyobraźcie sobie Fragena i przypomnijcie sobie, co mówiłem o filmiku w filmiku 2016. Przypomnijcie sobie, że było kiedyś coś takiego jak Frageny. One są owiane legendą troszeczkę i są jak ten taki, wiecie, błędny rycerz, który obiecał, że powróci do ukochanej, ale mijał lata i nie wracają. Wszyscy myślą, że nie żyje, ale on nagle powraca w chwale i bohaterskości. Wyobraźcie sobie, że Fragen jest w grobie. Jest zakopany, aczkolwiek taka scenka to być może była taka mała kubka ziemi, która nad tą trumną po prostu przebijać się zaczyna. Być może. Może to jest zwiastun czegoś wielkiego, a może znowu wyzwiecie mnie od bycia leniwym i nigdy nic nie powstanie, bo to tak świetnie zawsze motywuje, kiedy ktoś ciągle przypomina, że coś się nie udało. Ale to już całkiem inny temat. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Słucham? Stary, skończyłeś nagrywać? No ta, właśnie tutaj ogarniam. Bo wiesz, fajny projekt ogarniam, potrzebuję pomocy, ziom. Nie, dobra, spoko, zaraz tam będę w takim razie. Ja wbijam na filmik i wam wszystkim też to radzę. Macie go w tym rogu i zaczyna się on dokładnie teraz.